Witajcie moi drodzy z tej strony kina, przed nami kolejny odcinek z Henka Portiera, w sensie z Harry'ego Pottera, przy okazji odcinek ostatni i najtrudniejszy, dodatkowe utrudnienie. Co nas dzisiaj czeka? Czeka nas... Znaczy, nie czeka nas natomiast... O, karta. Natomiast czeka nas... No, walka, tak? Z Voldemortem. Przegrywamy dość sporo, no, ale... Wiadomo, jak to się skończy. I pół sekundy, no spoko. Już tak, dzisiaj będziemy grać, o ile dobrze pamiętam, będziemy grać na flecie. No shit, Sherlocku. Będziemy grać na flecie, będziemy czarować roślinki, będziemy łapać klucz na miotle. Nara, nie? Mózg rozwalony. Będziemy łapać butelki, będziemy przesuwać podesty, będziemy zrzucać kolumny i obracać lustro, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, też jakoś finał tej gry bardzo dobrze kojarzy, no i w szachy będziemy grać, jak kina w szachy, ale to przy szachach. Na ten temat porozmawiamy. No śliczniusi! No cześć, mordki! Cześć! Kinusia wam zagra. A, on to się chyba zaczynało. A, było nagry... Kurwa. Dobra. Chory. O, come on. No szlak! Trzeba uśpić oczywiście 3 na raz. To się bardzo szybko usypia. Śpią wszystkie. No, are you fucking śpi. Dobra. Uff. Uśliniony jak bokser mojego chrzestnego, co nie niedziela. Ile ja mam baterii, ile ja mam... O, powinno być okej. Mam dzisiaj sporo nagrywania, mam do nagrania jeszcze Simsy i jeszcze jeden odcinek Harry'ego, jeszcze Batmana, także muszę to sprawdzić. A, to o tym na koniec, mam nadzieję, że nie zapomnę. Właśnie, moment, moment. Wywód. Jesteście nieogarnięci. Naprawdę. Kropa się ze mną zgadza. Ostatnio powiedziałam, że w lustrze Dumbledore widzi nagą młodą Minerwę. Po czym wielki bunt, że Dumbledore jest gejem i pewnie nie wie. Wiem. Natomiast dalej twierdzę, że Dumbledore w lustrze widzi nagą Minerwę. Myślę, że kiedyś ją nagą młodą w życiu zobaczył, a że Minerwa, no, Boże, nigdy urodą nie grzeszyła, no to po prostu aż mu się przeniosło na chłopców. Tak? Umówmy się. I on po prostu, patrząc w to lustro, widzi tą nagą Minerwę i sobie przypomina, dlaczego kochał Grindelwalda. No kurwa! Fucking logic, a wy nic, nic, nic. Idźcie w
cholerę. Naprawdę tak było. Jesteś dziwnie. Ale fakt, w książce było, że widział tam Arianę i ogólnie swoją rodzinę. Czy takie było podejrzenie, bo tam przy tym o jakichś skarpetach, nie skarpetach, no. Ale no... Hello. Nie, serio wiedziałam, że Dumbledore jest gejem, ale no, tak, już nie wiem, naga Minerva była pierwszym, co mi przyszło do głowy. Może to znowu moje jakieś zapędy przychodzą. Diabelskie sidła, jak widać, grafika w tym momencie powala. Nie, Kropa, nie będziesz dzisiaj grała w Harry'ego. Dzisiaj gra Pancia. Mam czasem wrażenie, że jak mnie nie ma, to moje koty sobie odpalają gry i... przychodzą. Dobra. Ja proponuję uwolnić na początek... Harry, Harry, Harry! Ty! Dlaczego Rona? Dlatego, że jeżeli roślinka zje Rudego, się bankowo zatruje i później będzie... pewnie umrze, no jak nic, po prostu umrze. Thanks, Harry. Także wiecie, no nie ma co ryzykować, lepiej się pozbyć roślinki w taki bardziej humanitarny sposób. Zaraz cię czasnę, Kropa. Nie. A może czas twoich, Ronald? Może ty se polataj, ja pogram w szachy. Czym tu się latało? Kropa, nie, teraz idź mnie stąd. Ale ten klucz chyba leciał w drugą mańkę, gdzie on jest? Gdzie jest klucz? Gdzie jest klucz? Powiem, że my z chabekami słabo stoimy. O, tu jest. Łapaj go! Czym tu się leciał w górę tym? Kropa, idź mnie stąd teraz, bo cię pierdzielne, kocie! Gdzie on jest? Co za... Nie, to się łapie tragicznie. No, come on! Nie, jak mi się te klawisze pierdolą. Brzydko mówiąc. Jak ja mam mało chłopaków, zaraz mi parę dednie. No prawie myślałam, że zakręci. Nie! Kropa, idź sobie stąd! Nie mam teraz czasu na ciebie, kocie. No kurwa! Czy lata jakoś porąbane? Ja tego nie ogarniam. No. Nie.
Nie, no, za szybko się traci ten, no, come on. Nie, już naprawdę się znicz łapie lepiej, no, nie przypuszczam, że kiedykolwiek to powiem. Jebie. Co on tam zrobił? Kurwa, nie wierzę. HP-ków to mam naprawdę do kokrzenia, no ale cóż. Kropa się obraziła. No kurwa! Kropa się obraziła, to Talib przyszedł. Nie, idź sobie. Kropa poszła na skargę pewnie. The next puzzle is a gigantic chessboard. Ron's gone through to play. I hope he's all right. Dobra. I teraz tak, Ronald rozgrywa partię szachów i to jest bardzo dobre. Ja powiem szczerze, kiedyś mnie uczono grać w szachy. Postaram się nie zebrać tej książki jeszcze z pewnego powodu. O ile dobrze pamiętam. Tak. Oh, Ron, are you all right? Abyśmy tego filmiku nie oglądali milion razy. Ale tak, misiaki. Motyw jest taki. They all move one square at a time. Że ja, tak, ja, kina szachy, tak? Teoretycznie podstawowe zasady znam, natomiast jestem osobą, która lubi, jak coś się dzieje. Dla mnie partie szachów są nudne, nawet jeżeli grałem zawodowcy, rynku sru, to i tak to jest dla mnie nudne. Dlatego nigdy nie grałem w szachy, tak na dłuższą metę, zawsze mnie to nudziło bardzo szybko. Dobra, i teraz motyw jest taki, że nasi się biją z tamtymi. Musimy doprowadzić do tego, poruszając się tak, aby właśnie oni się lali. Między sobą przy okazji, nie lejąc nas. Przesuńmy się tu. Aha, dobra, ci się rozwalą. Się rozwalą. Czyli został nam tylko jeden, tak naprawdę. Żeby oni się lali, wiecie co? Przesuńmy się tutaj. Tutaj, jak najdalej od nich. Jest. Dobra. Come on, let's go. Okej. Okay. Sorry. Ale w ogóle mam zakwasy po basenie wczorajszym, znaczy dla was przedwczorajszym.
łapa mnie trochę boli. Zapisujemy. No i mamy podjąłki. The exit is blocked by magical fire. Looks like you have to choose the right potion. Be careful, Harry. It could be poison. Lub gorzej, jakieś z pigułką gwałtu. Okej, i tu się, tu wybaczcie, ale tu się muszę skupić. Na początek to jest jeszcze luz, ale to jest chyba z 5 albo 6 razy. Dobra. To ekstremalnie w lewo. Dobra. Here it goes again. Zawsze byłam niezła w tego typu zabawach. Na tym samym miejscu jest. Nie! Nie to, to! Tyle stresu. I co, i znowu? Okej. Tak by mogło być już do końca, nie? No pewnie tak nie będzie. Zamknij się tam. Dobra, to będzie ta tutaj na dole po prawo. Nie, ta. Ale... Nie ta. Cofnij się trochę. Ta. I don't think I'd pick that one. But then I could be wrong. Jak to? Jezu, coś zrąbałam. Oh no! Ow! O! Oh, tak, ja jestem dobra w tego typu gry. Nie, naprawdę. Pierwszy raz mi się zdarzyło. Oh no! Przynajmniej się dowiedziałam, że tu rzeczywiście można go zabić. Looks like you have to choose the right potion. Be careful, Harry. It could be poison. Oh, Jesus. This one looks like it will help us through the fire. Watch closely and keep your eye on the correct potion. Dobra, dawaj. Czy to było specjalnie w ramach prezentacji? Znowu mnie nastraszyli. I tak właśnie zastanawiam, czy patrzę na dobre, wiecie? Mam dziwne przeczucie, że mi się flaszeczka popitoliła. Mogę sobie przejść z tej strony i mogę i z tej strony rzucić. Dobrze. It's even faster this time. Zamknij się! Myślisz, że nie widzę, że jest szybciej? Rele, myślisz, że nie widzę? Dobra. That's really confusing. Dobra, niby środek po drugiej stronie. Chary. Jaki ty jesteś ślimok, to miał być środek. No are you fucking kidding me? Nie ogarniam tego, nie? Przecież to był ten jak... A to nie miał być ten po prawej? Miał być ten po prawej. Tylko mnie się pojebał. Never mind. Nie, kropa, nie, spadaj. O, cały kod by, cały dzień by ten kod na mnie spędził. Dobra, Kina, skup się, bo... Ale wiedziałem, że prawy. O Jezus. Nie skończymy tego.
Szczerze, bo on naprawdę chciał rzucać te zaklęcia. Normalnie to by było pół bidy, ale on nie chce. Dobra, dwójeczka, cyk. Teoretycznie... Nie możesz rzucić, naprawdę nie możesz rzucić na to, co chcę, nie, to. Dobra. Again. It's even faster this time. Zamknij się. Tamto u góry. Podejdę bliżej, to mi rzucisz na tamten. Harry, ale naprawdę na tamten. Właśnie na ten, dziękuję. Dobra. That's really confusing. Zaraz jej wyrąbię z dyni, nie? Też tamten. Dawaj. Now, that's ridiculous. Już wiem, jaką muszę mieć głupią minę przy tym, no ale... Harry... Well done, Harry. You picked the right one. Ale tak naprawdę, skoro ona od samego początku wie, który, to dlaczego się z tą wiedzą nie dzieli? Idź, idź, bo mnie tylko wkurzasz, głupia pipo. Patrz, co się napiję. Mojego eliksiru. W sumie też z niebieskiej flaszeczki. Kobiety, solidarność z Harrym. Dobra. Z ksyneczka. Żaby by mi się przydała. No jak to mówią, mówisz masz. Aczkolwiek pamiętam swoje pierwsze czytanie książki i to takie zdziwienie. Wait, what? Natomiast powiem wam szczerze, bardzo mi się podoba to, że o ile dobrze pamiętam w książce, znaczy w filmie część, czy były tam, wiadomo, był puszek, były diabelskie sidła, były szachy, ale eliksirów chyba nie było. Nie skomentuję. Także to jest fajne, że gra nam daje coś, czego film już tak pewnie pokazał, tak? Dodatkowo, no tutaj też będziemy mieć dodatkowe coś, czego w książce nawet nie ma. No i teraz mam tak. Chociaż się już nie jąka. I suppose you were expecting someone else. Well, it's me, scared, stuttering Professor Quirrell. You're far too inquisitive to remember my little lip. Dobra, dobra. Zobaczymy, kto stąd wyjdzie żywy. I teraz słuchajcie, motyw jest taki. Mamy dużą kolumnę i małą. I dużą i małą, czyli dwie duże, dwie małe. Jakby ktoś miał problemy z liczeniem. I musimy doprowadzić... Come on. Musimy doprowadzić kolumny tam do niego. Wystarczy, że na przykład dojedziemy... Znaczy z jednej strony wystarczy, że dostarczymy, tak? O, tak ta menda może mi odsuwać, rzeczywiście. Spadaj, Quirrell. No! Ty buraku! No tu już mnie nie cofniesz. Flipendo!
I w sumie chyba źle zrobiłam, bo teraz muszę jakoś tam dolecieć, nie uderzona przez kulara. Dałam radę, dobra. Nie, złaź. Popchniemy sobie tą małą. Przy sumie jest bez różnicy. Spadaj, kulara! W sumie Flipendo to nas Quiller chyba uczył, no? Ale nie! Szlak. Nie, Harry, nie! Harry, złaś! Boziu! Do... bez jaj! No, żeby cię tam czasem, ty! Curses, Potter! You will not succeed again. Dobra, zbieramy żabki. Odnawiamy sobie hopeka. Zapisujemy grę. I walczymy z bossem. Mamy teraz walkę z Voldemortem. To czy będziemy mieć? Oczywiście zwierciadło. Harry musi sobie popatrzeć na swoje dziwne spojrzenie. Zmienia swoją dziwną twarz. No shit, Sherlocku. Trochę mi w grze brakuje momentu z lasem i piciem krwi jednorożca? Miałem powiedzieć nosorożca, ale to chyba bardzo jednorożec był. Nie to, że logicznie byłoby się obrócić, ale po co? No i teraz tak. Bójaj się, Voldemort. Ty ciulu, którego imię jest tak brzydkie, że nie chcę go wymawiać. Mamy te duże kolumny i je zwalamy, brzydko mówiąc. Bo za wcześnie mu zwolniłem, a jest dobra. No dawać tu. No. Szlak. Nie to, że on was zrzuca zielonym czarem, tak? Nie wiem, dla tych, którzy są, nie wiem, może jesteś mało kumaci. To w filmie ogólnie było tak, że zazwyczaj zielony płomień to jednak było, znaczy zielony ten taki dymek, to była Avada Kedavra, nie? A tutaj... O, fajnie. Nie, Harry, wyłaź, lustro. Tak, i teraz naszym zadaniem jest... Właśnie, stajemy i obracamy lustro tak, że Voldemort rzuca zaklęcie w tą stronę lustra, tak? I... Zaklęcie się wtedy w niego odbija i on tym zaklęciem obrywa, tak? Od cała filozofia walki z Voldemortem w tej grze. Nie, Harry! Harry! Przepraszam bardzo, z całym szacunkiem dla gry, ale zakręcia to nie są rakiety, które są, wiecie, samonaprowadzające i ono nie skręca. No Harry, ogarnij. No, come on. No, rzucisz ty to zaklęcie?
nara Voldemort. Nara Quiller. Kamień filozoficzny dla nas, już możemy być zawsze piękni, no bo to jest Harry jednak, tak? Ale my za to młodzi. No i słuchajcie, ten Albus coś tak... Jak sobie teraz pomyślałam, że biorąc pod uwagę dzisiejsze realia, to Albus, będąc gejem, a tak opiekując się Harrym, myślę, że wzbudziłby zainteresowanie mediów. Sobie fakt faktem później wzbudzili razem zainteresowania mediów, ale w troszeczkę innym temacie. Harry remained fearful that its loss would not prevent Lord Voldemort's return. Dumbledore nodded, sharing his concern. O, nawet pykło. Nevertheless, Harry, if our battles do no more than slow Voldemort's return, with luck he may never regain his power at all. Harry made his way down to the end of the year feast alone that night. The great hall was decked out in green and silver to celebrate Slytherin winning the House Cup. Dlaczego zawsze jak słyszę cup, mam skojarzenie z pewnym totalnie beznadziejnym i hopelessnym filmikiem z internetu? Jak można tak człowiekowi zniszczyć życie, naprawdę? Ale że Dumbledore był przekupiony. Storm of cheering and stamping broke out from the Slytherin table. However, continued Dumbledore, takie tupanie na kamiennej podłodze może się nieść. Nerve and outstanding courage, I award Gryffindor 60 points. Harry's table erupted with cheers and applause. The additional point. A w ogóle na miejscu Rona i Hermiony w wersji gry to podeszła do Dumbledora i mu wypłaciła z dyni. Better than winning at Quidditch or Christmas or knocking out mountain trolls. He would never, ever forget tonight. Koniec. I o ile dobrze pamiętam, zaraz się dowiemy, po co bliźniakom były fasolki. Warto było zbierać, całą grę warto było zbierać te fasolki. Tak, gdy wszystkich kart nie mamy, no ale już przecież mówią, że tak będzie. I co? Skończyliśmy z pierwszą częścią Harry'ego. Ocena gry. Wypadałoby ją teraz zrobić. Grafika. W tamtych czasach myślę, że 9 na 10. Natomiast teraz... Na wieki wieków tak zostanie. Dodatkowo muzyka genialna. Dubbingi genialne. Grywalność oprócz meczów Quidditcha. Tudzież gonienia tych. Czy to powiedzmy sobie tak. Grywalność totalnie 10 na 10. Sterowanie 7 na 10. Delikatnie rzecz ujmując. Ogólnie największym minusem dla mnie, jeżeli chodzi o grę, największy minus jest jęk przy skakaniu. To jest, myślę, najbardziej wyminusowane. Ale ogólnie gra świetnie się odnosi do książki, do filmu,
Myślę, że tak naprawdę grafika, jak mówię, no na tamten czas była bardzo dobra. Zresztą dla mnie Harry jest grą moich młodszych lat i jako fanka tego typu gier, jako fanka serii Harry'ego Pottera, nie mogę dać jej niższej oceny niż 9,5 na 10, a to pół zabieram za jęczenie przy skakaniu głównie, tak? Także słuchajcie, jutro pierwszy odcinek Harry'ego Pottera i Więźnia Azkabanu. Dlaczego nie Komnata Tajemnic, tu wam wyjaśnię od razu. Niestety wersja, którą w sumie to zgromadziłam, dwie różne wersje, przy każdej wyskakuje mi błąd, na którego nie mogę znaleźć, że tak powiem, odpowiedzi w Google'ach. I to jest dziwne, bo na przykład Wojtkowi chodzi, a u mnie po prostu nie chodzi, z niewiadomych powodów. Także na razie Komnaty Tajemnic nie będzie. Może kiedyś, jeżeli uda mi się ją jakoś tak dostać i że zadziała, to seria się wtedy pojawi. Co, misiaczki, to tak naprawdę na razie tyle, także już was zapraszam na jutro na pierwszy odcinek z Więźnia Azkabanu. I w tym momencie komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, Kinusia, trzymajcie się i cześć! PS, mam nadzieję, że seria wam się podobała tak jak mnie. Dziękuję za wszystkie łapki i wyświetlenia pod serią z Harry'ego. Mam nadzieję, że kolejna seria będzie przez was tak samo dobrze odebrana, bo nie ukrywam, daliście mi mega motywację do dalszego nagrywania. Także jeszcze raz wam dziękuję, trzymajcie się i cześć!